Moje życie w Polsce to była piłka nożna. Stan wojny, jak dobrze pamiętam, był grudzień, a ja wyjechałem półtora miesiąca wcześniej. I wtedy tak zacząłem zawsze się zastanawiać, co dalej robić. Poznałem to miasto już jak własną kieszeń. Pewnie się tutaj czuję, znam i główne, i te mniejsze ulice. Nie wyobrażam sobie, żeby teraz zmieniać w moim wieku miejsce swojego pobytu, czy zamieszkania na jakieś inne miasto, czy inne państwo. W Polsce zostało tam trochę znajomych, ale też tak jak jadę, to w sumie nie spotykam się tak nagminnie, no bo nie ma na to czasu. Trochę z rodzicami, trochę tu, trochę tam i trzeba z powrotem jechać. Na początku nie powiem, na początku czeka ciągnie, teraz już nie. Cieszę się, że tu jakoś funkcjonuje, pracuje na to czy na tamto mnie stać. Poznałem żonę i tak się to wszystko jakoś spokojnie siadło. Możemy napisać, że to jest takie spokój i szczęście tak samo, nie? No, bo jedno z drugim się wiąże.